Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu, ale chyba myślę takim będzie krótkim. Jest ze mną Kubuś i jest ze mną Julia. Julia i Kubuś. Tak, i będziemy jeździć, tak? Srak. Oho. No świetnie, bierzemy nasz kantarek z Horse... Oczekaj, bo nie wiem, czy wy widzicie. Horse Enjoy. Julia zakłada oficerki i będziemy jeździć. Idziemy po konie i wio. Wio? Ja wezmę siodło. Kuba, przejmij kamerę. Nagrywaj nas. A, popręg. Gdzie jest ten popręg? Tutaj gdzieś. A. Mogę ten popręg? Czy no. Nie mogę? Biorę nasz nowy popręg z pasikonika. Siodło i jakiś czaprak. W jakim czapraku dziś jeździmy? Ja chciałam nowy. A ja... Jeszcze go nie testowałam. Nie wiem, w jakim czapraku mam jechać. Strasznie tu ciemno, nie masz światła? Jest gdzieś. Czerwony? Może być. Pożyczę swój wad. To ja czerwony wezmę i mam czerwone uszka. A, założę czerwone uszka. To bierzemy dzisiaj czerwień. Ja jestem na granatowo, więc wezmę coś do kontrastu. I idziemy. Chodźcie. Ahoj, przygoda. Ahoj! Slow-mo. Ja nagrywam to w slow-mo. Chcę zobaczyć ją w slow-mo. Ja... Nie wiem, nie pamiętam, co było. Dobra, już. Każdy swój okrzyk godowy. O nie, on będzie miał inne teksty. Zobaczcie, jaki ja mam ładny kantar. Idziemy. No, zbliżenie robiłem na niego. Czekaj, owiec. Kogo? Owiec. Czemu? Bo jej koń nie daje się złapać. Bo woli zostać na pastwisku. Nie mam tu wiadra wolnego. To weź w to. To nie pomoże tego. Czego? Tam wiadro stoi, ale pełne. Houston, mi chyba problem. Może do tego. To już by lepiej by było w tym zanieść. Co zanieść w tym? Jak pegirówy. Misasz co dla konia. Nie naganiesz. Czekaj, zbliżenie na jakościowy owies, ześrutowany. Cięcie. No wołajcie, bo to było dobre. Konie! Tylko gdyby szły, to by było idealnie. Nie, konie! Julia! Konie! Konie, konie, konie! No to się owiec mam! Mam ten most! Mam ten most! Wiem, owiec jedną noc! Tak na plaży, gorąca czekolada! I wata cukrowa, lody, 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 owiec, owiec, owiec! Dobre cięcie robię. Tak na szyję? Tak, tak na szyję. Tylko Misia, ja ci pomogę, od razu puszczę ten owiec. Bo ona rusza wzrokiem. Dawaj tu na to.
Ona ma pipi? Akcja łapanie pipi. Jeśli nie wyrzucimy w ciągu 24 godzin, to wezwijcie służby. Odkoczowali mnie. No Julia, ja przechodzę z jednej rzeczy na grać, a ty... No bo poprawiłam z tamtym się prank. Julia mi siadła konia. Najlepszy luzak ever. Ja wiem, zawsze mnie znajdziesz. No wiadomo. Gdzie poszło? Czekaj, ja poprawię. To moja kamera. O, statyw. Dupny ten statyw. Anże, zawsze zapominam. No bo później mu wlatuje to do oka. To niżej go raczej nie udusimy. Ale żeby to się trzymało, to wtedy mu w oczy nie włazi. Schowamy mu grzywkę. O, proszę bardzo, jaki piękny koń. O! Ogarnij tego swojego synka. Synku, uspokój się. Po cyckach nie macał tu. On lubi cycki. No. On lubi działać jak ma tak być? Jak on ma tak być? Tu? Cześć, jaki on ma tak być? Nie widziałam. Idziemy. Czy się wyłysiałaś? Kurde, rzęsy sobie oderwałam. Zobacz, jaki tu jest piękny bąbelek. Dobra, idziemy. Powtórzysz to? Mówię, że mogłabyś założyć kaloszki i nie gadać, bo jeszcze nic na swojego konia dzisiaj nie założyłaś. Swojego konia ja ubrałam. Bierzesz to, czy nie? Co? Siedzę i będziemy jeździć i będziemy jeździć skakać i Julia później też wsiada i od tylka minie się rękawiczki. O ile zdążę wsiąść. Bo zapomniałam. A dlaczego? Bo siedzisz i gadasz na razie, a nie jeździsz. Juch, dzięki. A mogę pani ustawiać drągi? O, pewnie. A znasz się na tym? Pewnie. Proszę pani, nie takie rzeczy się robiła w życiu. No dobra. To Juliet, ty się zajmij profesją. Jedzie klocek. Misia, wciągnij brzuch. Dobra. Jedzie klocek. Nie. Dobra, jestem gruba z wygodu. Na ile? Na 5 czy na 4? 5. Ile masz? Jaki masz rozmiar? Ja mam 39. Ja 40. Ja 40. Jak Julii. To na 5. Jedą śledzie, jadą. Ale schudne, obiecuję. Schudne, obiecuję. Tego nie nagra. Jak to? Świrki, forwerki. Ja schudne, obiecuję. Tego też nie nagra? Tak. Nagrałam. Obiecać to ty możesz pojechać. Obiecać to ty mi możesz. A dobra. Ten. Drogę do Maka, a nie tam, że schudniemy. Jadą ulicą, kopyta, asfalt, drom. Dobra, ludzie, to jest tak na oko. Nie na oko, tam jest idealnie. Ja tam zawsze ustawiam na oko. No, właśnie też, a te do milimetra zmierzają. Dobra, ludzie, naprawdę jest git. Zmieści się większy. Ale ja się nie krzyczę. To się poprawi. Jak się nie zmieści. Ja cześć. Ale ciężkie. Wyszyfania.
Cześć. Pozdrawiam. Jeszcze tu jednak gdzieś była Amazonka, za słupkiem się schowała. Ale cześć. Się pewnie świecę, niech pani tego nie dodaje, proszę. A to nie ja montuję. Ja tu tylko... Ja się świecę jak... nie wiem. Ale ja się wsunę do przodu, żeby... Nie zdepcz mnie. A pani wykorzysta tę szansę. To słyszałam akurat. Hehe. Tu cię nie widać. Że pani wykorzysta tę szansę, żeby zdeptać pani mnie. Julię? Nie, jak to będziemy nagrywał? 100 więźniów zostało zesłanych na ten... na ziemię z powrotem. Zostali wyrzuceni z tego statku i przeżywają. Noż teraz! Cyk, cyk. Ciocia, ciocia, uciekaj, bo cię zdepcę. O, pojawiłaś się. Z tej perspektywy cię w ogóle nie widać. Takie słońce jest. No, wiem. Ubranie jak? Było, ona nas tak mega oblewała właśnie. Nie wiem, gdzie jesteś, misia, o tu. One są brązowe. Nie, zielone. One są brązowe? Nie. Jak to? Nie. Ale jak nie? Nie. To teraz na galop te drążki. Brązowe. Chociaż nie jest daleka zielona, ale bliska brązowe. Nie, właśnie. To dla mnie cały czas są brązowe. Nie, są zielone. Słońce są zielone. Słońce. Znaczy tak trochę. Tak. Cześć. Cześć. Szczerze, z daleka nic nie widzę, więc nie mogę to wyjaśnić. No. Jak się pani Michalinie w brązowe czapsy i sztyblety. Co zrobiłaś? Leczyłam się. Szybko. Jeszcze nic nie zrobiłam, już się leczyło. Nie ma pani kondycji. O, zobacz, pani zastępa. Nogi masz. Chyba nie ma pani dzisiaj, no? Zaraz pani... Ale pani na tym też może. Na chwilę to trzeba. Thank you.
Ale dobrze skoczył. Ilia mistrz show jumpingu. Ogólnie wcześniej się wybił. Teraz dobrze. Tak jest, dobry koń. Z drążkami! Do drążki pojadę zaraz. Bo mi najazd nie wyszedł. Pogubiłam się. Pani Julio, trzeba poprawić. Co poprawić? Przeszkoda prawie wisi. Ale nie strącił. Ktoś mi tu siodła konia. Kto to jest? Ojejku, patrzcie. Cudniu. O Jezu. Witajcie, ja po treningu, teraz Julia jeździ. Julia normalnie jeździ na pipi, poprowadzę jej dzisiaj trening. Więc oglądajcie do końca. Bo dzisiaj będzie skakała 2 metry pod ziemią. Strasznie mi prawa noga lata. Będziesz skakała 2 metry pod ziemią. A ja ci uciąłam głowę. Tak, prawa noga ci lata. A nie mogę jej uspokoić. Co mam zrobić? Nie znam, musi się wyhasać. Nie moja prawa noga lata. A. Przyłóż ją do konia. Lewa stoi, prawa nie. A zmień kierunek, bo nie widzę twojej prawej. O Jezu. Coś mi się ręka trzęsie. Widzisz? Ty faktycznie ci coś lata. Ale lewa stoi przecież. No. Może mam nierówne strzemionka. A jak czujesz? No właśnie czuję, że są niby dobrze. Zresztą jeżdżę w nich cały czas. A wyjmij nogi. Delikatnie jest dłuższe. To co, skrócić o jedną? No. Nie wiem, czy to się uda. Ja ci mogę pomóc.
Pipcia, pokaż tutaj się. Jaki piękny koń. Zobaczcie, musiałam skrócić moje piękne długie paznokcie. Wierzymy panią. To, no to ciul. To zostaw. Mogłabyś zawinąć, ale... Nie, to po prostu... Dorobimy. Przechylę siodło. Przechylę siodło. Czekaj, bo tu trzeba... To poskacz na tej prawej nodze, niech może się wydłuży poślizgo. A popręg? Pokaż popręg. Bo ty masz z popręgiem pych. Musiałam go zapinać, jak ona galopowała w kółko. O, no jeszcze troszeczkę, i jeszcze troszeczkę. No, powoli. Okej. Pięknie. Jak się obetrzesz, ruda... Ruda konino, to będzie z tobą źle. Cykasz się? A ładnie wentuś skakał dziś? Dobra. I wyjmujemy nogi ze strzemion. Zwariował. Czy ja nie wysiedzę? Ale kilometry robisz? Kilometry normalnie. Powoli. Trzymaj ją równo na wodzach. O tak. Powoli. Równo trzymaj, pięknie, bardzo ładnie. Dobrze. Julia skacze. Spokojnie, spokojnie, nie goń. Ramionka do tyłu, delikatnie, za bardzo się kładziesz, to jest tylko krzyżak. Jedź od razu na tego niebieskiego. Po ósemce jeździ. Spokojnie, spokojnie, nie kładź się tak do góry ciało. Tak, dobrze, oddaj trochę więcej ręki. Spokojnie, spokojnie, hop. Musisz czuć, kiedy koń, wiesz, wylatuje. To jest... Musisz ją wyczuć. Ja wiem, że to dopiero są wasze jakieś początki, ale spokojnie, spokojnie. I teraz, ona jeszcze nie ogarnia swoich nóg. Dobra, spokojnie. Spokojnie. I hop. Tak jest bardzo ładnie, lepiej. Twój koniarz się pokupkał z wrażenia. Dobrze, że nie założyłaś jej tyłów, bo bym cię zamordowała. Nie zakładam. Na nią nie. O Jezu, ale ma obsraną nogę. Dobra, jedziemy to po ósemce. Zapraszam panią. Ale wyjdź z koniem. Nie rzucaj się, nic nie rób przed. Hop, hop, ale galopuj, bo była dobra noga. Spokojnie i teraz. Tak jest, lepiej. Boże, nie widzę na dwie kamery. Kurde, wele. Nic się nie stało. Spokojnie i wy... ale daj jej sygnał. W ogóle jej nie dajesz sygnał. Siedzisz, zero łydki. Daj jej łydeczkę przed. Tak wiem, na początku mówiłam, żebyś nic nie robiła, ale się zmieniło. Spokojnie, hop. Dobrze, bardzo ładnie. Hop, dobrze, bardzo ładnie. Tak, dobrze, bardzo ładnie. Dobra, Jula jedzie parkour. Hop, dobrze. Do końca, patrz już gdzie jedziesz. No, troszeczkę, aha. Troszeczkę za późno już zaczęłaś. Dobra noga była, dlaczego nie galopowałaś? Nie wiem. To co, ja mam wiedzieć? Łyda, patrz już gdzie jedziesz, dobra noga, jedź. Skręć sobie już wcześniej, patrz już na przeszkodę, kręć. Bo miałaś problem i znowu to samo było. Dobrze, jedź, jedź w lewo i na niebieską jeszcze, jedź. I znowu na krzyżaka, popraw to. Ja nie wiem, gdzie nagrywam tym twoim telefonem. Hop, dobrze, dobra noga, jedź, patrz już gdzie jedziesz.
Tak, tak. Trzymaj, nie przekładaj ręki lewej. Dobrze. Hop. Dobrze, bardzo ładnie. To było super. Patrzysz już na kolejną. Bociek leci. Nie, to źle było wyliczone, ale skoczyło. Noga zła. Hop, od razu. Tak jest. Trzymaj konia, nie wychodź. Tak jest, dobrze, nie spadło. Jedziesz dalej, zmień nóżkę. Ramionka do tyłu, nie goń, nie goń. Łyda! Tak jest, zmień nogę. I stacjonatkę jeszcze. Jeszcze dwie stacjonaty, tu kręć. Co tak późno? Znowu za późno, Jula, obudź się. Znowu źle policzyłam. Nie, noga jakby jedna została. Ona jeszcze, wiesz, ona musi się wbić w ten krok tych skoków. Ona coś tam skakała, ale wiesz, ale nie za wiele. I ona czasami zostawia jakby jedną nogę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Później jeszcze zobaczę na filmie jeszcze raz. Ale jak się nagrywam i wiesz, i patrzę na ciebie, to nie do końca ogarniam, co się dzieje dookoła. Przestanę nagrywać, a ty sobie pojedź, to jeszcze raz spojrzę bardziej, dobra? Jak jeszcze raz ten... Tą stacjonatę, tak. Ona może już go nie widzi. Julia się trochę waha. Hop! Tak! Wyszłaś, nic się nie stało. Aż złapałam jej ucha. Ale ona może go już nie widzi, on jest czarno-niebieski, stara. To położę niebiesko-białego. Hop! Tak! Ładnie! Dobrze. Już mówiłam, że to był tamten dron. Julia, teraz się tłumacz. Tłumacz się teraz. Dlaczego nie masz podogonia? Stara, ale to wszystko było tak w biegu i ja się zagubiłam. Julia dzisiaj zapomniała założyć podogonia. Normalnie Pipi je nosi, więc w komentarzu nie piszcie, że powinna mieć podogonie, bo jej się tył siodła podnosi. Tylko trzymać. No Julia dzisiaj zapomniała, ale na zawodach kiedyś pojechałyśmy na zawody też z Pipi, ale Pipi to już w ogóle wtedy koślawo skakała. I wtedy też zapomniała założyć. Następnym razem już będzie pamiętała, dzisiaj tak? Julia ostatnio pamiętałam, a dzisiaj tak w biegu wszystko. Czy byś mi podała wodę? Nie. Za to, że nie założyłaś jej podogonia. Nie dam ci wody. Jak ty ten pas ma przyjechać? No tak, ale co nie zmienia faktu, że zapomniałaś jej założyć. Wiem. Podogonia, ale ciemno już jest. Moja wina. Twoja bardzo wielka wina. Czyli, bo tak długo, ale... No, jak masz takie długie wodze, to nie zatrzymasz z firankami. Ty, no bo ja jej poluźniłam. No Pipa, ale ty ładna jesteś. Wy tego nie widzicie. No tak, tak, ładna, ładna. Oj, Julia, Julia. Co robiłaś? No patrzałam. Na co? Na słońce, że zachodzi. A ciebie nagrywałam i ja tak patrzałam i mówię, kurczę, będę skakać dzisiaj po ciemku. No. Mówię, że nie chcę, bo chcę jakieś filmiki. No i tak pobiegłam tam Otylia i założyła siodło, czabrak, wszystko. I ja tak patrzam i nie widziałam tego, że podogonia nie ma. No bardzo, bardzo ładnie, no bardzo ładnie, Julia. A ty przyszłaś i mówisz, idź już stępuj. Nie ma czasu. No to się zestresowałam i w ogóle zapomniałam. No tak, teraz to moja wina. Nie, Julia, tak po prostu oparcie pocian leci. Nie, to jest moja wina, ale... Nie, o, Julia bardzo chciała, wiecie, wsiąść szybko na konia, bo tak mi pozazdrościła tych skoków, że sama zachciała skakać. I tak poleciała szybko, no i tak wyszło, nie, Julia? Otóż to. Otóż to. Dobra, Julcia zeszła. Zapaliłyśmy nasze lampeczki, tylko muszę się nagrzeć, żeby to było jasno. A ja idę wrzucić Wentusiowi, ale nie widać nic. I tu jest Wentuś ogólnie, wy go nie widzicie. Idę wrzucić mu owiesa trochę. Dobra, nasypałam tu Wentusiowi trochę witaminek i tak dalej. I taką paszę ostatnio wam pokazywałam z Mastersa na Instagramie. Dla kucyków takich trochę i klasyczną próbkę. Też mu trochę nasypałam, zobaczymy czy będzie jadł. Tu mam jeszcze inne próbki, ale to później. I jeszcze to damy mu z owsem. Wentuś, twoje żarcie idzie. Czekaj, bo jedną ręką to tak mi ciężko. Najpierw owiesek.
Proszę. I witaminki. Proszę. Smaczne? Smaczne, smaczne. O, zobaczcie, jak tam już się naświetliło. Ale dobra, mógłbyś nie wyrzucać? Damy jeszcze innym koniom. Mam teraz, chciałam, bo jej za ucho przeszło. Aha. Czaj, wsypiemy jej trochę. Wsypię trochę. Sianka. Trzymaj. Jeszcze innym sypię. Dałaś jej więcej? No. Jeszcze i dla tamtych dać, trochę podzielę im. Czekajcie, bo tu się normalnie zabije. Ale wysypałam, niechcący włączałam kamerę. Widzicie to? Pipcia trochę dostaniesz. Na rozluźnienie. Pimpek trochę dostaniesz, też na rozluźnienie. Laki też dostaniesz na rozluźnienie. O, tu masz lizawkę, to jak się tu mam wsypać? Nie, będziesz sobie lizać. On, dlaczego on ma w głowie lizawkę? Bo wyłamał. Dobra, to pipi nasypię jeszcze. Jedz, kobyło. A tu zobaczcie, pipę, źrebak. Tak, źrebaczek. Źrebaczku, tak. Co to za konik? Pantucha je? Wszystkie jedzą. Wancie wsypała siana, czy nie? Jeszcze nie. A wyrzucamy ją? Tak. I poezja je, ale nie widać jej. Dziękujemy za obejrzenie filmiku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wbijajcie na nasze Instagramy. Tu mój, tu Juli. Tam dużo się dzieje, dużo mówimy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Treningi oceniamy na przyzwoite. Było fajnie, koniki dostały jeść, teraz idziemy je wypuścić na pastwicho. Oprócz pipi. Oprócz pipi, no bo pipi zostaje ze źrebaczkiem, bo nie daje się złapać. Tak jak planowałyśmy to zrobić wczoraj, czyli ten film tak naprawdę powinien być wczoraj. Kuba miał go nagrywać, miałyśmy jeździć razem, ale nie wyszło, więc jeździłyśmy dziś osobno. No niestety, my się z wami żegnamy. Buziaki, cześć, pa. Bo już nam się aparat rozładowuje.